Donata Majchrzak-Pupowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, chciałaby poprawić warunki swoich współpracowników. Póki co zdecydowane działania pozostają w sferze planów, bo jak można się domyślić, wiele zależy od możliwości finansowych miasta. W trakcie rozmowy z dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pojawił się temat rozbudowy siedziby placówki, która mieści się przy ulicy Korczaka 5. 5 pokoi 17-metrowych, w którym pracuje po 4 pracowników. Proszę sobie wyobrazić, na 17 metrach 4 osoby. Tak? Ciężko jest dojść po prostu nawet do okna. Z myślą o pracownikach dyrektor podjęła decyzję o zlikwidowaniu salki konferencyjnej. Bo tam zostały stworzone stanowiska pracy dla pracowników, tak żeby troszeczkę rozluźnić i poprawić ich warunki pracy. Jeśli mówić o większej siedzibie MOPR, to czy chodzi o przeniesienie placówki w inne miejsce, czy jej pozostawienie przy ulicy Korczaka? Zdaję sobie sprawę, że przeniesienie jest dużo bardziej kosztowną inwestycją niż rozbudowa tutaj miejskiego ośrodka. Dużo rzeczy zostało już też tutaj przez lata zainwestowane, tak, których być może szkoda likwidować, co zrobić potem z tym budynkiem, tak, jeżeli miejski ośrodek by opuścił go, na co przeznaczyć, także być może tutaj będzie kłopot, natomiast jest możliwość go rozbudowy w stronę ogrodu, w stronę ulicy Cichej. W kwestii rozbudowy siedziby MOPR naszym zdaniem wszystko zależy od pieniędzy, ale dyrektor nie do końca zgadza się z tym stwierdzeniem. Mimo że tak, że pracownicy pracują tutaj w trudnych warunkach, natomiast myślę, że odpowiednie podejście do nich też powoduje, że te warunki nie są na pierwszym miejscu jako problem.